Cześć wszystkim, trochę nas nie było, wróciliśmy wczoraj z wakacji. Także, no i co? Nie mamy gdzie mieszkać aktualnie, remont się przeciągnął. Więc postanowiliśmy pomorsować, tak? Sobota rano. Czekamy właśnie na kolejnych śmiałków. Mam nadzieję, że ci wytrzymają więcej niż raz, bo na razie z trzech osób, które zabieraliśmy, to nikt nie wytrzymał. Nikt nie przyszedł na drugie kolejne morsowanie. Nie wiem dlaczego, w sumie to fajne przecież. No i co, czekamy i zaraz jedziemy. Tomek pewnie będzie wcześniej jak zawsze. No i co? Trzymajcie się. Poszli? Gotowi? Gotowi. Dobra, czekaj to. Zobaczycie jak się podniesie poziom wody. Możesz, kurde. Mogę bez klapy wchodzić? Możesz, ale będzie ciężko. No zostaw sobie tu na wierzchu. A zimno strasznie. Zimno mi. O, dzisiaj krócej będzie, wiesz? Bo ja już czuję, że jest srogo. Bo tam się chciało Tajlandii. Jak różnica 40 stopni teraz? O, panie. Aż jak Dawid idzie na miękko. I teraz zapytam, o co ta panika? Dzisiaj krócej. Złamiesz się, mówię. Chodzimy! Chodzimy! Chodź! Ej, nie na siłę, nie na siłę. Nie na siłę! Chodzimy nie na siłę, panie. O, niedawno 30 stopni było. Norma. Jednak prysznic to jest różnica. A już mi skóra tak się zrobiła. No już. Ale wiesz, to jest chwilę przetrzymasz, to puszcza. Ale nie, ale wiesz, no, czuję, czuję. Jak tam czujecie, co nie? Ale jeszcze tak sugerowałem 40 sekund. I wychodzimy. Nie, słuchaj, uspokój oddech. No. Myśli? Nie, dobrze, bo tak wiesz, trzeba się skupić też, nie? Na takich hopsiuchach. Mi już jest lepiej ogólnie. No. Drugi będzie szczypać. Nie, wiesz co? Drugie też nie, bo wydaje się łatwiejsze, no. Jak tam, Tomek? Wiesz co, to walczę, no. Trzeba przetrwać to jakoś. Nie, widzisz, przerwa robi różnicę. No. I to ogromną. Ale jak się wchodziło, to było mega ciężko. Teraz to ciała nie czuję. Dobra, jeszcze jest 15 sekund, Dawid, i czy chcesz już wychodzić? Nie, właśnie, bo... Dodaj, jak ciekawe. Dobra. Wiesz co, ale słuchaj siebie, nie? Ale właśnie, Dawid, bo no. Nie miałeś nigdy tego i ja też 2 lata temu, to możemy tak jest, wychodzić. Ty mierzyłaś czas, Agnieszka? A, no to do 2 minut i podajmy. Podaj. Dzień dobry! O, to jest najstarszy młodzież. Znaczy, może nie najstarszy, ale on taki jest, wiesz, tą teorię dużo. Ulećcie, lecie, bo jak macie już debilkę, to... Mamy jeszcze chwilę, nie? To wiesz, to może wyjdźmy z nimi, zróbmy teraz sobie... Drugi raz będzie gorszy. I drugi raz po prostu każdy już ile wytrzyma, co nie? Ale drugi będzie gorzej wytrzymać dłużej. Chodź tam. Ja jeszcze chwilę stoję. To jeszcze minutkę ja. Dobra. Idźcie, spokojnie. To pójdziemy, żeby może jeszcze wezmą tak, jedną kolejkę. Tak, no. Ich zachęcić, no. Nie widzę w ogóle, nie? Ale szczepię. Jak to maga? Szczepię. Dobra, wchodzimy. Trzeba bardzo lód, bo on potem no. Jest. Powiedz, a kiedy minuta będzie, co? O, ale to jest jakoś ciepło. Za chwilę poczujesz. No.
No gdzieś tam? Dobra. No dobra. Wypływała. Tak, bo później ten moment, jak się wychodzi, to woda zostaje. No, przerwa robi swoje. Oni wrócili z Tajlandii wczoraj, no. Więc mają amplitudę tam się radę. Tygodnie byliśmy, wiesz, codziennie 30 stopni, to różnica. To teraz nóg jest w wodę, ja przytrzymam. No to pod wodą też teraz. Ogólnie chciałem zrobić dzisiaj pierwszy reset, co nie, ale... No nie, jeszcze sezon się nie skończył. Jak to mam mieszkać? Ale to sobie minuta, to półtora siedzimy? Dobra. Jeszcze chwilę. O, spokojnie. No. Półtora, może do dwóch mat wytrzymam. A ja myślę, że Aga to też jest na półtora. To jest gorsze niż mój pierwszy raz. Ale zrobiłaś to. Gdybyś zrezygnowała, to byś miała barierę za tydzień. Nie martw się, boczki też płaczą. Stary też nie oddycha. O, młody. No, młodzież, kurczę, brawo. Brawo! Jest. Dobra, Jak jest? Jak się tam stało, to jeszcze w miarę, ale jak wychodzi się to... A teraz szybko chodźcie na ręcznik i się ubierać, bo będzie was mrozić trochę, szczególnie w palce u nóg. Dobra, było dobrze.